20 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku odbyły się przesłuchania rejonowe 25. Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2018. W konkursie udział wzięli uczestnicy z powiatów koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego. Celem imprezy niezmiennie od lat jest popularyzacja kolęd i pastorałek, kontynuowanie tradycji Bożego Narodzenia, wspólne śpiewanie kolęd oraz zachęcanie wykonawców do poszukiwań staropolskich, zapomnianych w dawnych śpiewnikach, utworów świątecznych. W tym roku w przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 29 uczestników indywidualnych i zespołów, m.in. ze Stąporkowa, Smykowa, Kunowa, Bałtowa, Sobótki, Kielc, Końskich, Mroczkowa, Bliżyna, Sorbina, Grzybowej Góry i Łącznej. Rada programowa powołana przez organizatorów w składzie Jerzy Gumuła, Michał Stachurski, Radosław Pach, instruktorzy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, oceniała m.in. dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego i ogólny wyraz artystyczny. Każdy z uczestników wykonał po dwa utwory, jedną kolędę i jedną pastorałkę. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 28 stycznia w Domu Kultury we Włoszczowie, zakwalifikowano najlepszych wykonawców z każdego regionu. W finale 25. Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek wystąpią zespoły z Kunowa, Bałtowa, Sorbina, Kielc i Smykowa, a także Patrycja Dukat z Końskich i Schola Astra z Sorbina.